Chodząc po ulicy, mijamy wielu ludzi, którzy zazwyczaj nie wyróżniają się niczym szczególnym. Na świecie istnieją jednak ludzie, którzy pomimo niepozornego wyglądu, w rzeczywistości potrafią nas niesamowicie zaskoczyć. Do takich osób możemy zaliczyć 3 dziewczynki z dzisiejszego odcinka, które swoją siłą zawstydziłyby nawet największych kulturystów. Zapraszam na film o 3 najsilniejszych dziewczynkach świata. Zanim jednak zaczniemy, wbijmy pod tym filmem 3000 łapek w górę, a już niedługo wrzucę kolejny odcinek z tej serii. Nie przedłużając dalej, zaczynajmy! Ta Rosjanka jest prawdopodobnie najsilniejszą dziewczynką na świecie. W wieku 15 lat wzięła udział w turnieju zawodników Arnold Classic, wyciskając na klatkę piersiową sztangę o wadze 150 kg. Jednocześnie była pierwszą dziewczynką, która mając 17 lat uzyskała prawo do udziału w turnieju. Dziś ma na koncie 15 rekordów świata i jest zdobywczynią tytułu Międzynarodowego Mistrza Sportu. Niestety w 2016 roku zawieszono ją na 2 lata w wydarzeniach sportowych ze względu na dodatni wynik testu dopingowego. Naomi wygląda i zachowuje się jak typowa 10-letnia dziewczynka, ale tak naprawdę mogłaby zawstydzić niejednego dorosłego mężczyznę. Na jednym z filmików znalezionych na YouTubie możemy zobaczyć, jak podnosi 95-kilogramową sztangę, bez najmniejszych problemów. Co ciekawe, dziewczynka waży niecałe 40 kg, tak więc jest w stanie podnieść sztangę dwukrotnie cięższą od samej siebie. Jestem ciekawa, które z Was potrafiłoby dokonać tego samego co ona. Barbara wygląda jak normalna 10-letnia dziewczynka. Jednak jeden szczegół różni ją od rówieśników. Dziewczynka jest niezwykle silna, bo tak naprawdę który 10-latek potrafi utrzymać swojego tatę na barana? W wieku 4 lat dziewczynka wzięła udział w pierwszym konkursie podnoszenia ciężarów. 4 lata później pobiła rekord świata. Ważyła 40 kg, a była w stanie podnieść ponad 100-kilogramową sztangę. Mając 14 lat, pobiła kolejny rekord świata, podnosząc 300 kg. Wkrótce Barbara stała się znana. Wielu ludzi płaciło za występy, na których podziwiali, jak chuda dziewczynka podnosi hantle dobrze zbudowanych mężczyzn bez najmniejszego wysiłku. Dziewczynka nie ma wielkich mięśni, więc ich siła wydawała się wszystkim po prostu cudem. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli dotarliście do końca i zostawiliście łapkę w górę, to wpiszcie w komentarzu hashtag siłacze, a przypnę Wam za to serduszko. Buziaki dla wszystkich i do zobaczenia niedługo. Cześć!